Nie miałem naprawdę siły, dałem w pierwszych trzech rzutach z siebie wszystko. Wiem, gdzie popełniłem błąd, ale cóż, no to już jest po konkursie, za 4 lata są kolejne igrzyska. Na tym stadionie nie wieje, więc Harting to jest... Christopher rzuca po prawym promieniu, 2 czy 3 rzuty miał po siatce, w siatkę i tak dalej, więc on celował, bo wiedział, że po prawej stronie jest najdłuższa dźwignia, najdłuższa droga. Wykorzystał to, gratulacje, jest mistrzem olimpijskim. Ostatnia kolejka była szokiem, nie chodzi o Christopha Hartinga, bo ja podejrzewałem, że jest mocny, ale reszta, Daniel Jasiński, rodzice są z Polski, prawda? Rzucił 67,05, drugi wynik w historii, Martin Cooper to samo, więc naprawdę ostatnia kolejka zrobiła się bardzo, bardzo ciekawa. Przepraszam, bo ja chciałem tu być złoty, no cóż, no nie udało się, dałem z siebie wszystko, no więcej nie, już po prostu no, nie mogłem dać. Jestem bardzo szczęśliwy, mówię, no ja nie traktuję tego jako porażki, no jestem drugi, jestem pierwszym przegranym, ale mówię, no cieszę się, że kolejny medal jest dla Polski, mam się czym cieszyć, nie tylko wpadkami dopingowymi, ale tym, że zdobyłam medale. Nie traktuję tego, no po prostu wygrywa lepszy, no taki jest sport, tak? Ja chciałem tu zdobyć medal, zdobyłem, ja się z tego cieszę. Mówię, ja nie traktuję tego jako porażki, życzyłbym wam każdemu być na moim miejscu. Jeżeli ktoś będzie chciał kupić, tak jak pan Kulczyk kiedyś, Zosi Klepackiej, na pewno mu go sprzedam, no niestety nie jest złoty.